Henryk Sienkiewicz. Bez dogmatu. Część pierwsza. Rzym, 9 stycznia. Przed kilku dniami spotkałem kolegę mego i przyjaciela, Józefa Śniatyńskiego, który w ostatnich czasach zajął wybitne stanowisko między naszymi literatami. W rozmowach, jakie prowadziliśmy o literaturze, Śniatyński przypisywał ogromne znaczenie pamiętnikom w ogóle. Bo widzisz, Leonie, człowiek, który pozostawia po sobie pamiętnik, źle lub dobrze pisany, byle szczery, przekazuje i daje przyszłym psychologom i powieściopisarzom nie tylko obraz swoich czasów, ale jedyne, prawdziwe ludzkie dokumenty, którym można zaufać. Jak znajdujesz Rzym w styczniu, Leonie? A kawa zawsze tu wspaniała, niezależnie od pory roku, prawda? Nie słuchasz mnie. No, ależ oczywiście, że cię słucham. Mówiłeś o pamiętnikach. Otóż właśnie. Przewiduję, że przyszłą formą powieści będzie wyłącznie forma pamiętnikowa. Twierdzę też, że kto pisze pamiętnik, ten pracuje dla swojego społeczeństwa i tym samym zjednywa sobie prawo do zasługi. A teraz powiedz mi, jaki jest cel twojej długiej tyrady? To proste. Chcę przekonać cię do pisania pamiętnika. Mnie? Zabawny pomysł. Zabawny? Czy zrobiłeś coś kiedyś dla swojego społeczeństwa? No jak wiesz, niewiele. Od skończenia uniwersytetu prawie stale przybywam za granicą. No dobrze, Józefie, zgoda. Będę pisał pamiętnik. Brawo. Zapewniam cię, że gdy raz się człowiek przyzwyczai do spisywania swoich wrażeń i myśli, potem stanowi to jedno z najmilszych zajęć w życiu. No zobaczymy. W każdym razie wezmę się do pamiętnika, bo mnie ta myśl bawi. Jeżeli okaże się inaczej, nie mam zamiaru się zmuszać. Gotów jestem dużo znieść dla społeczeństwa, ale nudzić się dla niego, nie. Tego nie zrobię, bo nie potrafię. Pamiętaj, by nie zrażać się pierwszymi trudnościami. Zasmakuj w tej robocie, a pisząc nie wpadaj w żaden styl, nie staraj się pisać po literacku. Aha. No, mała rzecz. Rozumiem to dobrze, że im pisarz znakomitszy, tym mniej pisze po literacku. Ale ja jestem dyletant i nie panuję nad formą. Dyletant czy nie, ale zdolny. No, dziękuję. Pamiętasz, jak razem stawialiśmy pierwsze kroki na tym polu? No tak, tylko że ty zostałeś uznanym pisarzem, a ja nikim. Jesteś Leonem Płoszowskim. Nazywam się Leon Płoszowski. Mam lat 35. Pochodzę z rodziny zamożnej, która do ostatnich czasów zachowała fortunę znacznie więcej niż średnią. Co do mnie, jestem pewien, że majątku rodzinnego nie powiększę, ale też nie utracę. Matka moja umarła w tydzień po wydaniu mnie na świat. Ojciec, który kochał ją nad życie, dostał po jej śmierci napadu melancholii. Wyleczywszy się z niej w Wiedniu, nie chciał już wracać do rodzinnego majątku i przeniósł się w roku 1848 do Rzymu, z którego przez 30 kilka lat ani razu nie wyjechał. Mamy na Via Babuino własny dom, który wygląda trochę na muzeum. Ojciec bowiem ma niepospolite zbiory, które stały się przewodnią ideą jego życia. A po śmierci chce je zapisać Rzymowi, z tym tylko warunkiem, by były umieszczone w osobnej sali i by ta sala nosiła napis Muzeum Płoszowskich. Natomiast siostra ojca, ciotka moja, do której, mówiąc nawiasem, wyjeżdżam w tych dniach do Warszawy, oburza się na myśl pozostawienia zbiorów w Rzymie i wypowiada swe oburzenie w każdym liście. Ciotka moja starsza jest od ojca o kilka lat. Ojciec, po nieszczęściu, jakie go spotkało, wziął przy działach majątkowych kapitały. Ciotce zaś zostawił majątek rodzinny, Płoszów.
Płoszów leży w pobliżu Warszawy. Co zima, ciotka usiłuje mnie ściągnąć do siebie, by mnie ożenić. Teraz właśnie otrzymałem tajemny i naglący list pełen zaklęć, bym przyjeżdżał. Jadę, kochana ciociu, jadę, choć Bóg widzi, że robię to tylko z przywiązania do ciebie, bo inaczej wolałbym tu zostać. A to dlaczego? Nie stęskniłeś się za krajem? Nie chcesz widzieć ludzi dawno niewidzianych? Owszem, lecz ojciec czuje się niezdrów. Od czasu do czasu dostaje drętwienia w całej lewej połowie ciała. A drugim powodem niechęci do wyjazdu są dla mnie zamiary ciotki. No, naturalnie chodzi jej znów o to, by mnie ożenić. A nie wiem. Nie wiem, czy tym razem ciotka ma coś upatrzonego, ale z zamiarami nawet się nie ukrywa. A może ciotka ma rację? Może to już byłby czas dla ciebie ożenić się? Och, no ciotce tego powiedzieć nie mogę. Ale tobie wyznam, że nie lubię Polek. W czym Polki gorsze od Francuzek czy Włoszek? Odnoszę wrażenie, że to najtrudniejsze i najbardziej męczące kobiety na świecie. Zadziwiasz mnie coraz bardziej swymi poglądami. Tak. Dziwne, fantastyczne istoty o płomiennych głowach i rybim temperamencie. W uczuciach ich nie tylko nie ma wesołości, ale i prostoty. Kochają się w formach uczucia, nie dbając o treść wewnętrzną. Z tego powodu nie potrafisz nigdy Polki obrachować. Być może, że cnota Polek lepiej jest ubezpieczona niż innych kobiet, choćby dlatego, że oblegający nuży się śmiertelnie. Wybacz, ale masz, zdaje się, w tej sprawie pogląd lisa na gołębie. Nie podoba ci się to i psuje ci humor, że gołębie mieszkają zbyt wysoko i że mają skrzydła lotniejsze od kurzy. Wszystko, co mówisz, wypada raczej na korzyść Polek. No, a to jakim sposobem? Bo im Polka jest nieznośniejsza jako cudza żona, tym może być bardziej pożądana jako własna. A być może masz rację, ale to niczego nie zmienia. Bo ja jestem jak owa ryba, która na pytanie, jakim sosem chce być przyprawiona, odpowiedziała, że przede wszystkim wcale nie życzy sobie być przyprawiana. Małżeństwo mnie nie interesuje, Józefie. Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony, to dla mężczyzny trochę za mało. Wybacz moje słowa, ale podyktowane są one starą przyjaźnią i życzliwością. Twój błąd polega na tym, że nie posiadasz żadnej życiowej filozofii, żadnych życiowych dogmatów. Co do mnie, powiem ci, jakie są rzeczy, do których nie zbliżam się ze swoim sceptycyzmem, których nie krytykuję. Jako dla literata dogmatem dla mnie jest społeczeństwo. Jako dla człowieka prywatnego, kochana kobieta. Widać, mój umysł jest śmielszy od twojego, skoro nie cofa się przed rozbiorem i takich uczuć. I dość już o tym, Józefie. Przyjmij, że nie nadaję się do małżeństwa. W małżeństwie trzeba tak zmienić życie, tyle wyrzec się ze swoich przyzwyczajeń, wygód, upodobań, nałogów, że chyba tylko wielka miłość może to opłacić. No, mnie się ona nie trafi, tak jak tobie. Długo jeszcze zabawisz w Rzymie? Wracam w tych dniach. Stęskniłem się za Warszawą, za żoną. Tak, mój drogi, tak. 8 lat po ślubie, wciąż za nią tęsknię jak młodzi. No tak, no więc do zobaczenia w Warszawie. Warszawa, 25 stycznia. Przyjechałem przed 2 dniami i od razu ciotka zaprosiła mnie na bal. Cieszę się, że pan nareszcie do nas zawitał. Józef tak wiele mi o panu opowiadał, ale nie mieliśmy nigdy sposobności poznać się bliżej. To prawda, lecz od chwili, gdy mi Józef przedstawił panią jako swoją żonę, jako panią Śniatyńską, pozostaję pani wielbicielem. No, czy nie za dużo śmiałości? Proszę powiedzieć, jak się pan czuje w Warszawie? Wyznam pani, że człowiek ma dziwne wrażenie, gdy po kilkuletniej niebytności znajdzie się wśród swoiskich twarzy. Czuję wówczas doskonale, że to są bliższe istoty niż te, które gdziekolwiek indziej spotkał. A jednak przypatruje się im, bada je i robi spostrzeżenia jak obcy.
Lecz towarzystwo, bądź co bądź, przyzna pan, u nas jest wykwintne. O tak, te twarze, ładne czy brzydkie, są jednak takie, jakie wytwarza stara i wyrafinowana cywilizacja. Szczególnie moją uwagę zajmują oczywiście kobiety. To jasne. A jak je pan znajduje? Źle mnie pani zrozumiała. Patrzę na kobiety jak artysta. Ich szyje i ramiona przy całej okrągłości młodzieńczej przypominają mi po prostu wyroby sewerskie. Jest w nich jakaś spokojna wytworność, jakieś wykończenie. Doprawdy, tu nie udają Europy. Tu nią są. Dziękuję panu za komplement w imieniu wszystkich zebranych pań. Przepraszam, może moje wynurzenia nie były na miejscu. Ależ skąd? Leonie, twoja ciotka dopytuje się o ciebie. Nie może się doczekać. Już idę. Przepraszam panią. Zobaczymy się później. No, jesteś nareszcie. Dobry wieczór, ciociu. A panny P. nie witasz? A dobry wieczór, pani. Nie poznajesz mnie, Leonie? A jakże? Ach, owszem, Ależ ty naprawdę nie poznajesz. Ta panna to twoja kuzynka Anielka. Anielka? Tak, to ja. Och, wybacz, kuzynko. No cóż dziwnego, że cię nie poznałem. Widziałem cię przed 10 laty w sukience do kola. No przypominam sobie, że to było w Płoszowie, w ogrodzie. Miałaś wówczas różowe pończoszki, komary cięły cię po nóżkach, a ty tupałaś jak konik. I proszę, jaka z niej panna wyrosła. Jakże miałem poznać, że ten gors ubrany fiołkami, że te białe ramiona, ta przystojna twarz o ciemnych oczach, słowem, ta panna w rozkwicie, to tamta pliszka na cienkich nóżkach. Ależ motyl wyląkł się z tej poczwarki. A więc ciotka chce mnie swatać z Anielką, to jasne. Oto cała tajemnica, oto niespodzianka. Ślicznie jej w tych fiołkach, nieprawdaż? Z góry cię ostrzegam, Anielko, że źle tańczę, ale czuję, że za chwilę porwą cię jacyś młodzieńcy. Zatem daruj mi jednego walca. Tylko jednego? Proszę, oto mój karnet. Zapisz w nim, co chcesz. Nie lubię roli manekina, którego się pociąga za sznurki. Nie lubię być popychanym do czegoś, więc chcąc od razu zająć jakąś czynną rolę w polityce mojej ciotki, wziąłem karnet i napisałem. Czyś zrozumiała, że chcą nas żenić? Anielka przeczytawszy, zmieniła się na twarzy. Przez chwilę milczała, jakby nie była pewna, czy jej głos dopisze lub jakby się wahając, co ma odpowiedzieć. Wreszcie podniosła swoje śliczne rzęsy i spojrzawszy mi prosto w oczy, odrzekła: tak. Anielka doskonale tańczy. A tego walca tańczyła tak właśnie, jak kobieta powinna walca tańczyć. To jest z pewnym zapamiętaniem, z oddaniem tancerzowi. Uważałem, że fiołki na jej torsie poruszają się żywiej, niż by to się dało usprawiedliwić powolnym tempem walca. Rozumiałem, że się w niej coś poczyna. Kochanie jest po prostu potrzebą fizyczną, hamowaną wprawdzie najstaranniej w pannach należących do wyższych warstw towarzyskich, ale nie mniej nieprzepartą. To też, gdy dziewczynie powiedzą, tego wolno ci kochać, bywa nieraz, że dziewczyna korzysta z pozwolenia bardzo skwapliwie. A jakże znajdujesz tę pannę, z którą ciotka zamierza się swatać? To moja kuzynka, bardzo piękna panna. Mówię ci, Józefie, jak ta dziewczyna zadowala mój zmysł artystyczny. To coś nadzwyczajnego. A więc się żeń. Wolnego, kochany, wolnego. Od doznań estetycznych do małżeństwa droga daleka. Płoszów, 5 lutego. Drugi dzień jesteśmy już na wsi. Mieliśmy pyszną drogę. Pogoda, mróz. Śnieg skrzypiał pod płozami i skrzył się na polach. Pod zachód słońca
Te ogromne, białe płaszczyzny nabrały od blasku zupełnie fioletowego. Zima, mocna zima u nas. To jednak piękna rzecz. Jest w niej jakaś siła i powaga. No i przede wszystkim szczerość. A w Płoszowie dobrze i zacisznie. Lubię zwłaszcza ogromne staroświeckie kominki. Przez całe po obiedzie siedzieliśmy wczoraj opodal ognia. Opowiadałem dużo o Rzymie i jego zabytkach, a słuchano mnie z takim namaszczeniem, że aż się sam sobie wydawałem śmieszny. Kto inny mógłby tam całe życie mieszkać i nie zauważyć połowy tych piękności, które ty widzisz? Ja zawsze to samo mówiłam. Och, jakże bym chciała zobaczyć kiedyś Rzym twoimi oczyma. Powiedziała, po czym opuściła swoje frędzliste powieki na oczy i była nieopisanie ładna. Widzi to doskonale, że mi się podoba i jest z tego powodu szczęśliwa. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta dusza leci ku mnie jak ćma ku światłu. Tkliwość wyrasta we mnie tak szybko na gruncie pociągu zmysłów, jak trawa po ciepłym deszczu. No w ogóle my, mężczyźni, jesteśmy ogromnie słabi. Trzymam rękę na własnym tętnie i badam postęp tej uczuciowej gorączki. Puls już bardzo szybki. Płoszów, 8 lutego. Ciotka wróciła już do zwykłej wojny z panem Chwastowskim. Ciotce stanowczo potrzeba kłótni, li tylko dla nabrania apetytu. Chwastowski zaś, który mówiąc nawiasem administruje wybornie Płoszowem, jest to szlachcic z saletry i siarki, nie pozwalający sobie w kaszę dmuchać, więc kłótnie ich dochodzą do wielkiej zawziętości. Nie pamiętam, odkąd proszę pana Chwastowskiego, żebym się mogła dowiedzieć czegoś o Oziminach, a pan Chwastowski jak naumyślnie o wszystkim mówi, tylko nie o tym. Pani hrabino, z jesieni wschodziły dobrze, a teraz dwa łokcie śniegu leży, więc co ja mogę wiedzieć? Nie jestem panem Bogiem. Niech pan Chwastowski nie wzywa imienia pana Boga nadaremno. Ja mu pod śnieg nie zaglądam, więc go i nie obrażam. Co to może ja obrażam? A pewnie, pewnie. Pan Chwastowski jest nieznośny. Oj, znośny, znośny, bo dużo od pani hrabiny znosił. I dalej już ciotka jadła obiad jak zwykle po kłótni z wielkim apetytem. Lutego. Istne metamorfozy Owidiusza i na świecie, i we mnie. Mróz zelżał, pogoda się skończyła, ciemności panują egipskie. Jednak to jest okropny klimat. W Rzymie w czasie największej niepogody jeszcze 10 razy na dzień słońce się pokaże. Tu zaś od 2 dni należałoby w pokojach cały dzień lampy palić. Ta czarna i ciężka wilgoć przenika do myśli, maluje je na czarno, a zarazem przygniata. No na mnie działa fatalnie, ale mniejsza o tym. Ogromną przykrość wyrządziła mi matka Anielki, pani Celina. Zaczęła mi dziś w oranżerii opowiadać z pewną macierzyńską, ale nie estetyczną chełpliwością, jak o Anielkę starał się niejaki Kromicki. Czułem się tak, jakby mi kto drzazgę wyjmował zębem od widelca. I mówię ci, panie Leonie, on miał już bardzo poważne zamiary. Jeszcze dzień, dwa, a byłby się oświadczył. Tę małpę Kromickiego znam od lat i nie lubię go. Pochodzi ze Śląska Austriackiego, gdzie niegdyś Kromiccy posiadali ogromne nadania. W hotelach rzymskich zapisywał się jako graf von Kromicki. Ja przyznaję, że byłam za tym. Czasem upadam pod brzemieniem kłopotów. Ja jestem kobieta, która się na interesach nie zna, która jeśli je trochę poznała, to kosztem sił, zdrowia i dlatego, że chodziło dziecko. On jest bardzo obrotny. Ma ogromne interesa w Odessie. Robi jakieś dostawy i spekuluje na nafcie w Baku. Ale to mu podobno przeszkadza, że nie jest się poddany. Nie rozumiem, dlaczego pani P. opowiadała mi o tym tak obszernie, bo jeśli to miało być dla mnie ostrogą, to zupełnie chybiło celu.
Ona ma ogromne przymioty, ta pani P., skoro potrafiła dać sobie radę z tyloma kłopotami majątkowymi i jeszcze wychować tak córkę. No, ale jest niezręczna i nudna. Och, otóż myślałam sobie, że gdyby się ożenił, to by oczyścił majątek Anielki, a zarazem postarałby się o zmianę poddaństwa z racji objęcia tego majątku. A Anielka? Anielka widziałam, że nie ma do niego wielkiego pociągu, ale to takie dobre dziecko. Przy tym w razie mojej śmierci pozostałaby bez opieki, więc... Jak ona jednak wyczuwa wszystko, ta Anielka? Udawałem dobry humor, chociaż go nie miałem. W postępowaniu moim z nią był ledwie cień różnicy, a jednak i pochwyciła to. I odczuła. Dziś przy przeglądaniu albumów, gdyśmy zostali sami, jak zresztą często zostajemy, bo nam umyślnie nie przeszkadzają, zaczęła czegoś mieszać, mienić. Przez chwilę przyszła mi do głowy szalona myśl, że ona mi zrobi wyznanie. Ale wnet przypomniałem sobie, że mam do czynienia z Polką. Taka polska smarkata, czyli jeśli kto woli, takie królewiątko pierwej umrze, niż pierwsza wyzna, że kocha. A zresztą Anielka szybko wyprowadziła mnie z błędu, gdy spytała. Co tobie jest, Leonie? Bo tobie coś jest, prawda? Ależ nic, Anielko. No, doprawdy. Od 2 dni widzę, że coś ci jest. Wiem, że takiego człowieka jak ty może byle co zranić. I tak już rachowałam się z sumieniem, czy nie dałam jakiego powodu, czy czego nie powiedziałam, ale ja ci nic nie zrobiłam złego, prawda? O, Anielko, jesteś kochane i poczciwe stworzenie. O mnie zaś nie troszcz się, bo mi nic a nic nie jest. Prócz tego ty jesteś gościem w Płoszowie i to ja powinienem się troszczyć, żeby ci tu było dobrze. Tu ucałowałem jej rękę, a nawet obie. Czuję ustami jeszcze w tej chwili rozkoszne dotknięcia jej dłoni. I to są pragnienia po prostu bez granic. Anielciu? Słucham. Powiedz mi, ale tak szczerze, czy ty czasem nie zarzucasz mi w duszy, że jestem fantasta, że jestem dziwaczny człowiek? Dziwaczny? Nie, nie. Czasem myślę, że jesteś dziwny człowiek, ale zaraz sobie powiadam, że tacy jak ty ludzie muszą być dziwni. A kiedy po raz pierwszy przyszło ci do głowy, że jestem dziwny? Nie, to tak trudno. Tego nie potrafię powiedzieć. W takim razie odgadnę sam, a ty tylko powiesz tak. Wówczas, gdy wpisałem w karnecie to zdanie? Więc ci powiem, dlaczego m tam napisał, co m napisał. Oto dlatego, żeby coś było między nami. Żebyśmy mieli od razu jakąś tajemnicę. A powtórę, widzisz, kwiaty lepiej rozwijają się w jasności. Więc chciałem, żeby między nami było jasno. No nie, ja cię czasem mogę nie zrozumieć, ale tak wierzę w ciebie, tak wierzę. Wyglądała zachwycająco, jak to źródło wzbiera i wzbiera. Lada chwila rozleje się po brzegi. Czułem prawie zawrót głowy. Jeśli to rzecz nieunikniona, pomyślałem, czemu zwłóczę? Czemu nie rzucam się na kolana, by prosić o jej rękę? Ale zaraz znalazłem odpowiedź. Nie chcę, by mi cośkolwiek przepadło z tych wzruszeń, z tych drgnięć, z tych wrażeń, z tego uroku, jaki mają niedomówione słowa, pytające spojrzenia, oczekiwanie. Chcę mój romans wysnuć do końca. Czwarty marca. Oto kości są rzucone. Lub tak, jak rzucone. Nie umiałbym nic napisać, gdybym przede wszystkim tego nie napisał. A teraz mogę zacząć. Przyjechali koło południa na wczesny obiad. Śniatyńscy.
Obiad zeszedł nam wybornie. Taka jedna para może narobić małżeństw jak maku. Każdy bowiem, patrząc na nich, musi sobie powiedzieć: jeśli to tak wygląda, to się żenię. Ja przynajmniej pierwszy raz widzę małżeństwo nie w szarym mroku życia, ukrywania mniej więcej obojętności, ale w takim wesołym świetle. Anielka widocznie również widziała naszą przyszłość przez to światło. Poznałem, że tak jest, po jej rozjaśnionej twarzy. Po obiedzie zostaliśmy ze Śniatyńskim w jadalnym pokoju. Wiedziałem bowiem, że on rad wypija jeden i drugi kieliszek koniaku po kawie. Starsze panie poszły do bocznego salonu. Anielka z panią Śniatyńską pobiegły na górę oglądać jakieś albumy. Ja zaś począłem wypytywać Śniatyńskiego o jego sztukę. Jesteś już sławnym pisarzem, Józefie. Powiedz mi, co ty robisz ze swoją sławą? Jak to? Co robię ze sławą? No, czy ją nosisz jak mitrę na głowie, czy jak złote runo na szyi? Czy stawiasz ją na swoim biurku, czy może wieszasz w salonie? No, pytam jak człowiek, który nie ma pojęcia, co to jest, co się z tym robi, gdy się to ma. Powiem ci tak. Trzeba być diablo źle urodzonym duchowo, żeby obnosić się z tak zwaną sławą. No, przyznaję, że na początku łechce ona miłość własną, ale tylko parweniuszowi duchowemu może takie łechtanie wypełnić życie i zastąpić pozostałe gatunki szczęścia. Inna rzecz, przeświadczenie, że to, co robię, znajduje uznanie i budzi echo. Z tego publiczny człowiek może być zadowolony. Ale żeby mnie, człowieka prywatnego, miały uszczęśliwiać szepty i znaczące spojrzenia salonowego towarzystwa. Za kogo ty mnie masz? No, dalibóg, ja też nie jestem próżny, a jednak powiem ci szczerze. Gdy ludzie widzą we mnie jakieś zdolności, gdy mówią o nich, gdy ich żałują, to chociaż wówczas moja nicość staje mi wyraźniej niż kiedykolwiek przed oczyma, jednak to uznanie cokolwiek mnie łechce. Sprawia mi jakąś gorzką może, ale przyjemność. Bo się użalasz nad sobą, w czym zresztą masz rację. Ale nie odwracaj kwestii. Dobrze, dobrze. A więc powiedz mi, jakie ma dla ciebie znaczenie sława w życiu prywatnym? Przecież musi być ona coś warta, skoro sobie ludzie dla niej i przez nią karki kręcą. W prywatnym życiu sława jest tyle warta, że można z niej zrobić podnóżek dla kochanej kobiety. Nową sławę zdobędziesz sobie tym określeniem. Więc wierzysz zawsze niewzruszenie w swoje życiowe dogmaty? Więcej niż kiedykolwiek. A raczej zawsze jednakowo. Nie ma na świecie bardziej zużytego wyrazu niż miłość, ale też precz od niego z krytyką. Tak, ja tobie do oczu powiadam, żeń się z Anielką. Ona na wagę złota, na karaty, rozumiesz? Ty nie masz po prostu stałego miejsca zamieszkania. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też umysłowym i moralnym. Nie masz podstaw, nie masz spokoju. Ona ci to wszystko da. Tylko jej nie przefilozofuj. Jakeś przefilozofował swoje zdolności i swoje 35 lat życia. Nie. Jej nie przefilozofuję, bo ją kocham. Tak. Kocham. I uścisnęliśmy się po przyjacielsku. Przy krótkim dniu miało się pod wieczór i Śniatyńscy musieli wracać do Warszawy. Ale że pogoda była piękna i cicha, a śnieg w alei ubity, postanowiliśmy z Anielką odprowadzić ich do drogi. A potem wracaliśmy sami. Mroczyło się już, ale mieliśmy światło zorzy wieczornej w oczy, więc twarz Anielki widziałem doskonale. Była jakaś wzruszona. Może spodziewała się, że teraz właśnie wypowiem to oczekiwane słowo. Już mnie ono paliło wargi, ale o dziwo, ja, który sądziłem, że w sprawach uczuciowych władnę sobą, byłem teraz wzruszony jak student. Co za różnica uczucia. Miałem obawę, że nie posklejam wyrazów. Milczałem więc i w tym milczeniu weszliśmy na ganek. W przedsionku panował mrok. Począłem zdejmować futrzany płaszczyk z Anielki i gdy nagle spod tego płaszczyka wionęło na mnie jej ciepło, objąłem ją ramionami
i dotknąłem ustami jej czoła. Anielka musiała po prostu zdrętwieć, bo nie stawiała żadnego oporu. Wysunęła się jednak z moich ramion prawie natychmiast i uciekła do siebie na górę. Ja zaś cały wzburzony wszedłem do saloniku, gdzie siedziały obie starsze panie. Anielka też wkrótce nadeszła. Widok jej poruszył mnie. Poczułem, że ją bardzo kocham. Chcąc rozproszyć ten niespokojny nastrój, wtrąciłem się do rozmowy starszych pań, które mówiły o Śniatyńskich. Śniatyński zarzucał mi dziś, że ze mnie czysty Hamlet, bo zbyt filozofuję. Ale ja mu dowiodę, że tak nie jest. I to nie dalej niż jutro. To zobaczycie się jutro? Trzeba nam być na jego nowej sztuce. Więc jeśli Anielka się zgodzi, to może się jutro wybierzemy. Ja się na wszystko z radością zgodzę. Powiedziała Anielka z nieopisaną słodyczą, podnosząc na mnie oczy zmieszane, ale pełne ufności. Była chwila, żem chciał skończyć od razu i może powinienem był skończyć, ale to jutro było już powiedziane, więc się wstrzymałem. Marca, Rzym. Od wczoraj jestem w Rzymie. Ojciec nie jest tak chory, jak się obawiałem, gdy wezwał mnie depeszą. Lewa strona ciała jest na wpół sparaliżowana, ale lekarze upewniają mnie, że serce nie jest zagrożone paraliżem i że można żyć całe lata w takim stanie. Tak. Byłem człowiekiem, który nie mniej od ciebie lubił sobie zdawać sprawę z samego siebie i ze wszystkich objawów życia. Ale gdym poznał twoją matkę, straciłem od razu tę zdolność. Wiedziałem tylko jedno, że chcę ją mieć i nie chciałem wiedzieć o niczym więcej. Więc? Więc jeśli chcesz równie mocno, to się żeń. Nie, nie tak. Jeżeli chcesz równie mocno, to się ożenisz bez niczyjej rady i pomocy. Będziesz tak szczęśliwy, jak ja byłem, póki mi twoja matka nie umarła. Ale to już dawno było. Ale powiedz, jak ona wygląda? Anielka jest piękna jak anioł. Nie jest brunetką, choć na pierwszy rzut oka robi takie wrażenie. Włosy jej błyszczą jak brąz. Oczy ma jasne, ale i one wydają się czarne z powodu niezmiernie długich rzęs. Brwi jej natomiast są zupełnie czarne i istotnie prześliczne. Mm-hmm. Cechą charakterystyczną tej małej główki jest właśnie owa zbytnia płynność włosów, brwi, rzęs i puszku, który na bokach twarzy staje się delikatny i zupełnie jasny. Wszystko to może z czasem wyjść na niekorzyść jej piękności. Obecnie jednak jest tak młoda, że oznacza to tylko jakąś żywotność i bujność organizmu i czyni z tej dziewczyny nie zimną lalkę, ale ciepłą, żywą i pełną ponęt kobietę. Sądząc z twojego opisu, podług mnie powinna to być natura bardzo lojalna, tak mi się zdaje. Podobne typy kochają się w czystości swych piór. Ma ona więcej stronic w duszy, niż miewają zwykle panny w jej wieku. Odczuwa i rozumie wszystko, a przy tym słucha nieporównanie, skupiając się i otwierając oczy swe rozumne na mówiącego. Kobieta, która umie słuchać, posiada jeden więcej sposób podobania się, bo pochlebia przez to miłości własnej mężczyzny. A więc dajże ci Boże szczęście, mój chłopcze, bo mi się bardzo podoba twoja Anielka. Obawiałem się zawsze, że się ożenisz z jaką cudzoziemką. Niechże będzie Anielka. Dziękuję ci. Dziękuję, ojcze, za dobre słowo i błogosławieństwo. Ożenię się i będę szczęśliwy. Postanowiłem. Rzym, 13 marca. Ojciec mój zmarł dziś nad ranem. Chorował zaledwie kilkanaście godzin. Ojciec mój odszedł na zawsze, a Anielka została daleko.
Jestem zupełnie pewny, że uczucie moje dla niej nie zmniejszyło się, a jednak jest ona dla mnie również jakąś błękitniejszą i mniej realną niż była w Płoszowie. Stała mi się nieco więcej ukochaną duszą, a nieco mniej upragnioną osobą. Jest li to lepiej czy gorzej? Nie wiem. Ale nie do życia mi teraz, nie do oświadczeń, nie do ślubów, gdy pada na mnie jeszcze cień śmierci ojca. Prawdopodobnie wyjadę w podróż do Korfu. Potem wrócę na parę tygodni do Rzymu dla uregulowania spadku, a dopiero potem przyjadę do Płoszowa. Pelli, Villa Laura, 26 marca. Do Korfu nie wyjechałem. Natomiast państwo Dewisowie zabrali mnie do swojej willi w Pelli. Przyjąłem to zaproszenie, bo Laura Dewis była przyjaciółką ojca i okazała mi tyle współczucia po jego śmierci jak nikt w Rzymie. Jej mąż pochodzi z angielskich Żydów. Ona jest szlachcianką włoską, która poszła za mąż dla pieniędzy. Dewis to herlak, który nadużywał życia tak długo, aż ciężko zachorował. Teraz jest zagrożony rozrzedzeniem mózgu i zobojętniał na wszystko. Za to Laura wygląda jak Junona i ma kształty greckiego posągu. Posiadam tyle samoświadomości, że zaraz po przybyciu tutaj, mimo świeżej boleści, miałem poczucie, że między mną a tą kobietą przyjdzie do jakichś zmian w stosunku. Oburzam się na siebie, że zaraz po śmierci ojca mogę znaleźć w myśli miejsce na podobną świadomość. Alem ją miał. Villa Laura, 28 marca. Okna moje wychodzą na te niesłychane błękity śródziemnego morza, zamknięte na krańcach pasmami ciemnego szafiru. W pobliżu willi zmarszczona fala lśni się na kształt ognistej łuski. Dalej zaś jest gładka, cicha, jak gdyby ukojona w swym błękicie. Wypoczynek tu ogromny. Zaczarowany kraj, gdzie cytryna dojrzewa, a to po trosze i zaczarowany pałac. Wszystko bowiem, na co mogły się złożyć miliony Dewisa i wyborny smak jego żony, znajduje się w tej willi. Laury nie lubiłem nigdy, chociaż zawsze byłem i jestem pod jej fizycznym urokiem. Jaka ona piękna! Gdy zobaczyłem, jak schodziła ze schodów willi do ogrodu, kołysząc się na swoich przepysznych biodrach, myślałem, że padnę, jak powiadał Słowacki. Stanowczo jestem pod wpływem dwóch sił, z których jedna przyciąga, druga odpycha. 31 marca. Nie chce mi się nawet i pisywać pamiętnika. Czytujemy razem z Laurą Boską Komedię, a raczej tylko ostatnią jej część. Jako trójstrunny łuk potrójnym grobem. Niegdyś bardziej mnie pociągała pełna straszliwej grozy plastyka piekła. Obecnie z lubością zanurzam się w tej świetlistej mgle zaludnionej jeszcze bardziej świetlistymi duchami, która przepełnia dantejskie niebo. Do chwili, kiedy w ich przeźrocze wpłynie, przerwy nie widzę. Onegdaj, wczoraj i dziś czytaliśmy w Łodzi. Odpływamy zazwyczaj bardzo daleko. Wówczas, kiedy cisza jest zupełna, zsuwam żagiel i czytamy, kołysani przez fale, a raczej ona czyta, a ja tylko słucham. Wczoraj całe niebo oblało się po zachodzie słońca czerwienią. Ona siedziała naprzeciw mnie i czytała, jakby natchniona, wznosząc od czasu do czasu oczy, w których odbijało się światło zorzy. W tych łunach zachodu, daleko od brzegu, na tej łodzi, widząc przed sobą tę przepiękną kobietę i słuchając Danta, miałem po prostu złudzenie, że nie żyję życiem rzeczywistym. Sam rozum ci powie, że niepodobnie, by stworzone dźwignie miały tak długo istnieć bezcelowie. Gdy się twa baczność do mej myśli przygnie, poznasz, jak były stworzone anioły. Trzecia rząd twoich gorączka
ostygnie. 15 kwietnia. Przychodzi mi dziwna myśl do głowy. Nieco się przed nią wzdragam, ale wypowiadam ją otwarcie. Oto wydaje mi się czasem, że dusza chrześcijanina, choćby w nim źródło wiary wyschło zupełnie, nie może żyć samą pięknością formy. Jest to dla mnie wprost smutne odkrycie, bo jeśli się sprawdzi, wówczas usunie mi spod nóg ten grunt, na którym obecnie stoję. Gdy sobie pomyślę, że to przepyszne zwierzę ludzkie, Laura, należy do mnie zupełnie i będzie należało, póki zechce, ogarnia mnie zupełna i podwójna radość mężczyzny i czciciela piękna. A jednak czegoś mi brak i czegoś mi duszno. Na ołtarzu mojej świątyni greckiej stoi marmurowa bogini, ale mój gotyk jest pusty. Uznaję, że spotkało mnie coś graniczącego niemal z doskonałością. Nie mogę tylko obronić się myśli, że ta doskonałość wlecze za sobą cień. Villa Laura, 25 kwietnia. O Anielce staram się zapomnieć, bo wspomnienie jej nuży mnie, a raczej nie mogę z sobą trafić do ładu, gdy rozpamiętuję ten płoszowski epizod mojego życia. Raz wydaje mi się, że jej nie wart, drugi raz, że byłem osłem i odgrywałem po prostu śmieszną rolę przy tej dziewczynie podobnej do tuzina innych. Drażni to moją miłość własną, skutkiem czego uczuwam jakby urazę do Anielki. W ogóle nie zgadzam się na siebie takiego, jakim byłem w Płoszowie, ale też nie zgadzam się i na takiego, jakim jestem obecnie. 30 kwietnia. Wczoraj spadł na mnie list ciotki. Odesłano mi go z Rzymu. Datowany jest temu 2 tygodnie i nie rozumiem, dlaczego przetrzymywano go tak długo, nawija Babuino. Oczekujemy wiadomości od ciebie z wielkim utęsknieniem i niepokojem. Ja, stara, wrosłam już silnie w ziemię i byle wiatr nie potrafi mną zachwiać. Ale na Anielkę aż żal patrzeć. Napisz choć kilka słów, a przede wszystkim otrząśnij się, mój Leonie, z apatii i pocznij być sobą. Będę z tobą otwarta. Do zmartwień Anielki przyczynia się i to, że ktoś nagadał tu jej matce, jako w całym świecie znany masz być ze swych bałamuctw. Wyobraź sobie moje oburzenie. Celina w desperacji powtórzyła to córce i teraz jedna ma ciągłą migrenę, drugie biedactwo pobladło, wychudło i zmieniło się, aż litość bierze. Czy nie mógłbyś nam napisać jakiego słowa, które by nas uspokoiło? Ja nie ukrywam, że najmocniej życzę sobie, abyście się mogli połączyć choćby za rok czy dwa. Ale doprawdy, gdyby nawet miało być inaczej, to i w takim razie byłoby lepiej, gdybyś jakimś sposobem dał nam to poznać. Trzeba ci wiedzieć, że chodzi tu o całą przyszłość Anielki. Kromicki zaczął coraz częściej tę panią odwiedzać. I oczywista rzecz, że on ma jakieś zamiary. Chciałam go bez długich zachodów po swojemu przepędzić, ale Celina błagała mnie, bym tego nie czyniła. Ona zupełnie jest zdesperowana i nic za nic nie liczy na twoje przywiązanie do Anielki. Odpisuj, że mój Leonie, jak najprędzej, a zarazem przyjmij uściśnienia i błogosławieństwo starej kobiety, która ma jednego ciebie na świecie. W pierwszej chwili zdawało mi się, że list ten nie robi na mnie wrażenia. Począłem chodzić po pokoju i poznałem, że się mylę. Wrażenie zwiększało się z każdą minutą i w końcu stało się bajeczne. Do jakiego jednak stopnia jestem człowiekiem nerwowym? Najpierw chwyciło mnie rozczulenie nad Anielką. To wszystko, co było jakby zatajone w jakichś szczelinach mojej duszy, wyszło nagle na jej powierzchnię. Jechać, uspokoić, utulić. Oto był pierwszy pęd serca, pierwszy odruch,
daleki od jasno sformułowanej woli, ale nadzwyczaj silny. Potem przebiegło mi przez myśl porównanie Anielki z Laurą, które musiało fatalnie wypaść dla Laury. I w tym momencie życie, jakie tu wiodłem, stanęło mi kością w gardle. Nagle przyszedł mi do głowy Kromicki i matka Anielki. Na myśl o nich porwał mnie gniew, który rosnąc stopniowo stłumił wszystkie inne uczucia. Im bardziej rozum mój przyznawał, że pani Celina ma wszelką słuszność nie liczyć na mnie, tym głębszą czułem do niej urazę, że sobie na taką niewiarę pozwoliła. W końcu doszedłem do jakiejś desperackiej złości przeciw sobie i wszystkim. Jakże ten Kromicki zniża w moich oczach Anielkę, szpeci ją, sprowadza do tego płaskiego typu panny na wydaniu. Sam odniosłem list na pocztę. Treść była krótka. Życzę panu Kromickiemu szczęścia z panną Anielą, a pannie Anieli z panem Kromickim. Chciała ciotka stanowczej odpowiedzi, to ją ma. 10 maja. Upłynął tydzień, w ciągu którego chodziłem jak zaczadzony. Napada mnie ciągła zgryzota i żal. Anielka nie była i nie jest mi obojętna. Więc dlaczego postąpiłem tak, jak postąpiłem? Chyba dlatego, że jestem wprawdzie człowiekiem inteligentnym, może nawet bardzo inteligentnym, ale nie jestem człowiekiem rozumnym. Nie posiadam zwłaszcza spokojnego męskiego rozumu. Nerwów swoich nie trzymam na wodzy, jestem przeczulony. Raniłby mnie, wedle słów poety, nawet listek róży złożony we dwoje. Rzucam Laurę i wracam do Rzymu. Rzym, Via Babuino, 18 maja. Potrzebowałem widocznie samotności. Jest mi tak, jak było zaraz po przybyciu do Peli. I smutno, i zarazem dobrze. Jest mi nawet lepiej, bo nie doznaję tego niepokoju, jakim od samego początku przejmowało mnie towarzystwo Laury. Ta kobieta uczyniła mi niechcący tyle złego, że powinienem ją nienawidzić, a nie mogę. Naprzód sumienie mi mówi, że gdyby wcale nie była zjawiła się na drodze mojego życia, byłbym wynalazł jakiś inny, równie skuteczny sposób przemarnowania szczęścia. Powtórę, jak szatan jest upadłym aniołem, tak nienawiść jest wyrodzoną miłością. Ja zaś Laury nie kochałem nigdy. Rzym, 8 czerwca. Odebrałem kilka listów, między innymi od Śniatyńskiego. Poczciwe chłopisko tak jest zmartwione obrotem sprawy z Anielką, że mi już nawet nie wymyśla. Żona moja jest na ciebie zagniewana na śmierć. Jesteś, według jej zdania, potworem, znajdującym największą przyjemność w pastwieniu się nad ofiarami. A ja życzę ci, abyś znalazł drugą, podobną do Anielki. Dziwna rzecz, ale wydaje mi się, że nie chcę drugiej podobnej do Anielki, ani nawet lepszej, tylko chcę jej samej. Mówię, że mi się to wydaje, ponieważ jest to uczucie bez stałej i określonej formy. Florencja, 20 czerwca. Dom z kart runął. Odebrałem list od ciotki. Dziękuję ci za ostatnie wiadomości, tym bardziej, że tamten list z Peli był nie tylko stanowczy, ale i okrutny. Ty, który Anielki nie kochasz, nie możesz ocenić, jaki byłbyś z nią szczęśliwy. Źle jednak zrobiłeś, mój Leonie, że się zostawił w tym mniemaniu, że ją kochasz. Twój list, który musiałam jej przeczytać, by się dłużej nie łudziła. Otóż twój list był powodem, że zaraz postanowiła przyjąć Kromickiego. Rozumiem doskonale, że ona to zrobiła z desperacji. Musiały mieć z matką jakąś rozmowę, po której zapadło postanowienie. Kromicki przyjechał nazajutrz po twoim liście.
Była od razu dla niego inna niż zwykle, a w tydzień później oświadczył się i został przyjęty. Po odebraniu tej nowiny siadłem do pociągu i chciałem jechać do Płoszowa, mając jednocześnie świadomość, że ten wyjazd jest głupstwem i awanturą, która do niczego nie doprowadzi. Ślub Anielki ma być 25 lipca i powiem ci, dlaczego tak prędko. Celina bardzo chora i chce, jak mówi, zobaczyć przed śmiercią dziecko pod męską opieką. Kromickiemu pilno, bo ma interesa na wschodzie, których nie może zaniedbać, a Anielka pragnie jak najprędzej wypić ten kielich. Och, mój Leonie, czemu to wszystko tak poszło? I czemu to dziecko jest tak nieszczęśliwe? Leonie, nie przyjeżdżaj teraz lepiej do Płoszowa, zrób to dla niej. Oto dlaczego jestem we Florencji. Porwało mnie i niosło, ale zebrawszy resztki przytomności i rozwagi, utknąłem tutaj. 23 czerwca. Niepodobna mi było złożyć rąk i dać już zupełnie za wygraną. To byłoby potworne małżeństwo. Dziś wysłałem do Śniatyńskiego depeszę, w której zakląłem go na wszystkie świętości, by pojutrze był w Krakowie. Kraków, 25 czerwca. Gadaliśmy ze Śniatyńskim do 3 w nocy. Błagam cię na wszystko, Józefie, rozmów się w moim imieniu z Anielką. Ta kreatura nie może przecież zostać jej mężem. Anielka szanuje cię i lubi ogromnie. Może żona pomoże ci rozmówić się z nią sam na sam. Wiem, że to misja drażliwa, ale błagam, nie odmawiaj. Nie poznaję cię, Leonie. Uspokój się przede wszystkim i pomyśl przez chwilę logicznie. Powiedz, jakim prawem ja, obcy człowiek, mam wtrącać się w wasze stosunki rodzinne? Może twoja ciotka byłaby stosowniejszą osobą? Och, nie, nie, nie. Jej nie mogę prosić. My, mężczyźni, rozumiemy się lepiej. No, nie potrafiłbym wytłumaczyć ciotce niektórych kwestii. Panna Aniela może mi zamknąć usta jednym pytaniem. Co panu do tego? Ona tego nie powie, na pewno. Zrozum, są położenia, w których i takimi względami nie powinno się liczyć. No, nie wiem, nie wiem. No, jeśli nie możesz lub nie chcesz zrobić tego dla mnie, zrób to dla Anielki. Przecież małżeństwo z Kromickim to dla niej nieszczęście. Nie lubię tej małpy równie jak ty. A widzisz? Gdyby ten Kromicki miał jaki wyższy i uczciwszy cel, robiąc pieniądze, no to bym mu wybaczył, ale on je robi dlatego, żeby je mieć. Oj, zmizerniałeś okrutnie, Leonie. Nie spałem kilka nocy, Józefie. A więc podejmiesz się tej misji? Zrobię to pod jednym warunkiem. Przyjmuje każdy. A więc o co chodzi? Daj mi słowo honoru, że w razie niepowodzenia nie wpadniesz do Płoszowa i nie narobisz awantur, które twoja ciotka, pani Celina i panna Aniela mogłyby przypłacić zdrowiem. Za kogo ty mnie masz, Józefie? No ale dobrze, dobrze, no. Przyrzekam. Tylko przedstaw Anielce moją mękę. Powiedz jej, że całe moje życie jest w jej ręku. Powiedz też, że kobieta, choćby z najbardziej zranionym sercem, nie ma prawa oddawać ręki człowiekowi, którego nie kocha. Powiedz, że nie może odepchnąć człowieka kochanego tylko z tego powodu, że ten w uniesieniu zazdrości uczynił coś, czego żałuje z całej duszy. Zrobię, co w mojej mocy, ale na twoim miejscu nie robiłbym sobie wielkich nadziei. Dla takich kobiet jak Anielka słowo znaczy już właściwie tyle, co przysięga przed ołtarzem. Jedź, jedź, Józefie, jutro ruszaj. 29 czerwca. Depesza od Śniatyńskiego nadeszła. I oto, co w niej znalazł. Wszystko na nic, zbierz siły i ruszaj w świat.